Hej, hej, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę i będzie dla grupy Wisienek szycie ważnych rzeczy, bo mamy magię luster, teraz przerabiamy i będziemy szyli zakrywające lustra płachty takie. Także tak, ja trochę się umalowałam, tak w niedzielę to się za bardzo nie chce, ale jednak trochę. I lecę na pracownię, bo tam będziemy szyć, wyszywać srebrną nitką monogramy magiczne. Takoż będzie, także zbieram się, biorę świecę i lecę. Teraz zawsze mama mówiła, zabieram kiecę i lecę, a ja biorę świecę i lecę. O. Jasnych promieni, obdarz mnie jasnowidzeniem. Dlatego, że tak naprawdę to wszystko polega na rozwoju jasnowidzenia i generalnie intuicji, słuchajcie. Także tak to magia lustrzana działa. To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą, o której wam chciałam opowiedzieć, jak wbiję igłę, żebym się nie wkurzyła. Dzień dobry. Dzień dobry, vloga nagrywamy. Kolejną rzeczą, o której wam chciałam powiedzieć, to jest spełnienie pragnienia poprzez magię luster właśnie. Sprawa też nie jest wielce skomplikowana, wręcz bym powiedziała dosyć prosta, dlatego że nasze wielbione lustro mamy zawsze w zanadrzu i teraz zastanawiamy się, jakiego rodzaju jest nasze pragnienie. I kolor świecy powinien być dostosowany do pragnienia. Tutaj kłania nam się magia świec, czyli jeżeli mamy bogactwo, dobrobyt, to złota, jeżeli praca, to brązowa bądź zielona, jeżeli miłość, różowa, czerwona, na tej prostej magii świec zasadzie. Rysujemy bardzo prosty znak, który ma symbolizować to nasze marzenie. Czyli jeżeli ma być to miłość, to niech to będzie serducho. Jeżeli ma być to finanse, to niech to będzie znak dolara bądź euro, bądź naszej złotówy. Siedzimy przez chwilę w zapalonym płomieniu świecy i tutaj już przy tej magii może być tak, że może być ten promień świecy kolorystycznie dobranej. No, dzisiaj mamy wolny dzień niepodległości, więc czas zająć się paczką niespodzianką. Mam liczne, piękne te kartki i właśnie wypisuję dla każdego super kartkę, dla każdego coś dobrego. Proszę bardzo, takie działania już świąteczne, mimo że dopiero 11 listopada. Słuchajcie, wreszcie po 2 miesiącach drapak został użyty. Nie zużyty, tylko użyty. Kizia się zakrywa wstydliwie, ale chociaż na drapaku. Słodziaczek, proszę. Można? Można. Ja właśnie nagrywałam recenzję kart Tarota. Zaraz lecę na Insta, Dorota. Sorry. Zaraz lecę na Insta, ale patrzymy, a tu się kotek usadowił. Cute kot. O, ale już jesteś głowa wymalowana. Głowa wymalowana. No. Dorota na urodziny kupiła ciasto. Ciasto jest dobre, ale szarlotka z tej piekarni. Czekaj, bo to jest... Ja zaraz to będę brała, bo muszę przetrzeć stół. Ale szarlotka z tej piekarni jest po prostu najpyszniejsza na świecie. No. Zaraz popełnimy grzech obrzarstwa. Będzie z lodami. A ja ten, ja jeszcze w papilota. A co prawda się ubrałam i co prawda mam żółte rajty. Super, żółte rajty są po prostu najfajowsze. Ale no właśnie, jeszcze idę sprzątać. I no to już nie teraz. Zostawa krawiowska wyciągnięta. A ja jeszcze pozapalałam multum świec, czego aktualnie może nie widać, ciasta są, bo jest widno, nie wiem czemu koty w kuwecie szaleją. O proszę, tutaj świece, tam już się też palą. O, proszę, proszę,
Świczki, świczki, wszędzie świczki są. No, ja już się umalowałam. Trochę Wam pod światło się pokażę. Mam zrobione włosy, zrobiony make-up. Czekam na gości. A jeszcze złoty ten pentagram. Złoty pentagram, słuchajcie. Złoty pentagram. Wszędzie świeczki pozapalane są. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Ja mam na lustrze złoty pentagram. Zaraz założę. No, także już teraz wszystko do wszystkiego będzie pasowało. Złote, złote do zielonego, do żółtych rajd. Lubię takie śmieszne rzeczy. Rzeczy, tak? Nie będę wkładać sama sobie do torby. Wuchać daj. Księga cieni. Ole, pachnie pięknie. Wszyscy będą wąchać prezent teraz. Ładnie pachnie, pachnie, jak czysta nogi. Musisz odwrócić. Tylko zioła. Ale jakie? Jezu. Uwaga, uwaga, uwaga. Daj ci, potrzymam cię. Potrzymaj mi to. Potrzymam ci. Bo chciałam, że ty spadł. O, tu jest wskaźnik. To ty. O, petiti, o, ty petiti, petiti. I takie tam. Nie? Zadubania. O, znamy. Kurde, panku! O! To są tylko wersji dla ciebie i obrazki dla ciebie. Oj, to moli. Ale nie patrzę. Jezu! Dobra, ja zapuszczam co piątą musisz. Wow, jak ładnie, pięknie. Jezu! Ale ile sekrecików będzie. No proszę, dobrze. Thank you very much. O, tu nawet mordę widzę. Yes. Więcej Wam nie pokażę. To była mordę, ja lubię mordę. Tu. Tu. Nie na kuchni, gdzie tam? A gdzie tu? Tu, do torby. Do torby. Do torby. Do torby. Ja już chciałam zawiązać. Nie dadzą mi, no. Ej, ja już mam 50 lat. Niech pan się nie więcej. Nie, razem. I osobno też. O, będzie pachnieć. O, super. Będziemy pachnąć miło. Chciałam to też otworzyć? Nie słyszę. Tak, bo inaczej to nie zacznie pachnieć. No, spoko. Jest świeczuszka, świeczuszka. Widzimy aromaterapia. Jest, dobrze. Chowamy. Trefka to ładna, nie? No. Chyba nie luksus pani. I naczynia wiśniewskie na pierwszym planie, dobra. Ale czyste. Ale ładnie. Uch, ty też chcesz zobaczyć? Chodź. Tak. Ona ciocia Kasia. Tylko ciocia Kasia powspółczuje, tak. To, mój ludko. Też patrzysz, tak? Jest gorąco. Tylko na patrzy, proszę. Tu nie ma łososia. Daj łososia. To jeszcze. Co by było mało. Oh. And the winner is Oscar. Mam Oscara. Jakie piękne. Przynajmniej mi teraz nikt nie rzuci. Ale złego oka. No. Ty nie thank you. Thank you very much komukolwiek. Nie wiem co od kogo. Przepraszam. Od mnie, od mnie. Od mnie, od mnie. Dobrze, dziękuję. Od mnie, od mnie. Już jest gorąco. Na szczęście. Nie pocieszyłeś. I marzenia spełniłeś. Nie pocieszyłeś. Co się staje za dramaty? No niestety, jak się przestaje z wiedźmami i wiedźminami, to się... Dalej nie ciągaj kapiesz. Ja też jestem tego zdania. Ja tak... A dalej tu dostałam piękny szalik. Piękny. Kolory. Tylko nie pozwól jej kupić żadnego szalika. Piszę do niej. Ha! Spiski! Za mną. I jeszcze dostałam od Kasi kamyczek, który dopiero przyjdzie. Enchar. Tak? Bardzo fajny, mięciuśny, fajny. Bardzo delikatny. No. Fajnie mnie do kurtki mam bordową, zimową, także będzie pasowała. Thank you. No, może i długo się idzie. Bo to dopiero połowa. Ty wiosek masz? To są jesienie. U mnie są jesienie. Ja jesienna dziewczynka.
Jak na stole. Żeby nie było. Ktośkolwiek jest na stole, nagrywamy, bo już wszystko zrzuciło. A ktoś się ma położyć na stole, tak? Tak, tak. Nie przeżyły. Pożyczę ci kapciuszki. Ja też zapytam o szatę wiary. Nie, może tylko kapciuszki. Kapciuszki. To by było nie do przeżycia. Pozwól, że sami ocenimy. Pamiętaj, ty masz leżeć. Największą uwagę. Bo kiedyś jak jest film, kobieta, która była ubrana, tak? Dobrze, że pamiętam podzielną. No naga kobieta leżała na stole, była ubrana pięknie w kreację sushi i wszyscy ją objadali. Coś takiego było. Ale to jest ludzkiego ciała. Proszę bardzo, Dorota tutaj na małe karty wykrawa mi woreczek z czarnego, będzie ze skoronką. To będzie czarny aksamit. Czarny taki. Aksamit. Taki ładny sztuczny, co nie przyjmuje kocik chłopów. Tu mamy świeczniki, a tu mamy światełki. Dużo światełków. Tak, on nie przyjmuje kocich płaków. Trzeba go będzie kupić, bo ten czarny materiał to my zużywamy dosyć używamy intensywnie. Dosyć. Bo to woreczki, obrusy i inne takie rzeczy. Takie różne. No. Tu, tu będzie korunka, tu będzie korunka. Zgadza się. Jeszcze troszkę. Maszyna jest, maszynu jest. Chcę potem jakieś koraliki dodam, coś tam wiadomo. Idę poszukać dzyndzlów na dzyndzołki. Dzyndzlów na dzyndzołki. Idziemy. Tutaj kot się wyleguje. Tak, kot musi być. Kotek, cześć. Powiedz ciociom nam. A ja słuchajcie, lecę. Bo tu mam już pootwierane wszystkie możliwe pudła z materiałami. I właśnie dzyndzle na dzyndzołki też mam, wiecie, koronek. Materiałów. Wszystkiego pełno, a dzyndzle na te są tutaj. Więc jakieś koraliki zapodam, żeby były dzyndzlowate. Tak. Z racji tego, że... O, krzywo już chciałaś? No to co? Nie, trzeba poprawić. Nie. Tak, trzeba poprawić, zobacz. Bardzo nie ma miary. Po prostu. Nie mamy miary i będziemy pić. Hej ho, właśnie jestem po kawie z wróżką w Kobalcie dzisiaj i dzisiaj było ogłoszenie, słuchajcie, paczki niespodzianki. 5 minut. Ogłosiłyśmy 9.45, a o 9.50 nie było jej już na sklepie. 20 sztuk po prostu produktu, limitki, wiadomo. po prostu poszło w 5 minut. Ubaw mam straszny, bo to jest takie fajne, no oglądacie, jesteście. Jesteście i oglądacie, pokażę wam jak to wygląda w zamówieniach w sklepie. Zobaczcie, zrobiło się czorno. 9.45. Dorota tu przewinie, 9.45, o 9.50 brak produktu, niektórzy się już nie załapali, brak na magazynie. Słuchajcie, no rewelacja, no ale to taka zabawa właśnie, no bądźmy szczerzy. 5 taka minut, zabawa. Nowy rekord, ostatnio w tamtym roku była 2 godziny chociaż, ale tutaj po prostu... Rewelacja, ale śmiesznie, tak fajnie, milutko, no ona jest już przygotowywana długo, długo, tam się wszystko maceruje, produkty specjalne są dwa, sztuk dwa i w ogóle, i tam będą rzeczy. Fajnie, no, ale się porobiło, no powiem wam, rewelka.